przygotuję dla Was bewcz tatarski. Bewcz tatarski, tatar, jedno z najbardziej popularnych przekąsek, przystawek w kuchni polskiej i nie tylko, również w kuchni francuskiej. Co tego potrzebujemy? Oczywiście dobrej jakości wołowinę, polską wołowinę. Ja wybrałem trzy mięśnie. Jest oczywiście polenica, najbardziej szlachetne mięsie i najczęściej podawane do tatara. Kolejnym mięśniem jest ligawa, jest to element udźca wołowego. Jaśniejszy kolor, mięso dosyć mocno zbite. Przy polenicy włókna lżejsze, nie tak mocno zbite jak przy ligawie. Zwróćcie uwagę, że ligawa jest dosyć mocno zbitym mięśniem. I ostatni kawałek mięśnia wołowego, jest to mięsie z łopatki, z przedniej części. Co jest najważniejszą rzeczą przy robieniu dobrego, zdrowego i bezpiecznego bewcznika tatarskiego, czyli tatara. Mięso schłodzone, mięso musi być schłodzone, temperatura od 0 do 4 stopni, ponieważ nie rozwijają się nam bakterie. Jeżeli boimy się tych bakterii, boimy się listowe mięso, ale jeszcze takie mięso delikatnie przymrozić, następnie włożyć to do wrzątku na 20 sekund i wychłodzić. Jeżeli mielimy mięso tatara, pamiętajmy, żeby wszystkie elementy maszynki były schłodzone, wtedy też nie rozwijają się drobne ustroje. Ja mojego tatara przygotuję z łopatki wołowej, którą przesiekałem. To bardzo wyrazisty smak, bez tkanki łącznej, czyste mięso. Możemy również użyć rozbefu. Co prawda to troszeczkę podraża nam tego tatara, natomiast łopatka udziec są elementami bardzo ekonomicznymi i warto z tych elementów przygotowywać bewcz tatarski. Co do tego potrzebujemy? Odrobina cebuli. Może to być cebula biała, czerwona lub szalotka. Musztarda Dijon, stołowa, sarebska, kto co lubi. W zależności od rodzaju musztardy, jak będzie smakowo tatar, będzie bardziej łagodny lub ostry. Świeżo mięso lubię. Woda gazowana, odrobina wody gazowanej. Olej rzepakowy. Możemy również użyć oleju słonecznikowego. Odrobina cukru dla podtrzymania pięknego czerwonego koloru. Możemy oczywiście tatara doprawić słodką papryką czerwoną. No również podbije nam ten kawał. Całość dokładnie mieszamy. Żółtko. Pamiętajmy, żeby jajko oczywiście sparzyć w gorącej wodzie. Żółtko możemy również robić metodą sous vide, gotować na przykład w temperaturze 63 stopni. Do przygotowania mojego tatara użyłem mięsa rasy Hereford. Jest to jedna z najstarszych ras wołowych pochodzące z Anglii. W 1742 roku niejaki Benjamin Tompkins pierwszy zaczął hodować tą rasę. W Polsce ta rasa staje się coraz bardziej popularna. Jest to bardzo wysokiej jakości mięso, nie tylko na steki, ale również na tatara. Krowy żyją w wolnym chowie praktycznie cały rok, są na świeżym powietrzu. Zimą dokarmiane są tylko strzoną paszą, również z tych paski, na których się wychowywały. Jeżeli podajemy bewcz tatarski w restauracji, pamiętajmy, żeby schodzić talerz lub delikatnie go przenosić. Wtedy gość jest w 100% pewien, że nasze danie jest świeże i doskonałego smaku. Jakie dodatki? Oczywiście wspomniałem o cebuli. Możemy użyć korniszonów lub ogórków kiszonych. Odrobinę. Tradycyjnym dodatkiem oczywiście są marynowane grzyby. W moim przypadku będą to maślaki. Kapary. Kapar gruszkowy lub jabłkowy. Kapary prażone. To taki ciekawy dodatek. Obsmażone na głębokim tuszu, następnie dopieczone, dosuszone w piekarniku. Wędzony majonez. Moi drodzy, to nic prostszego. Majonez z własnej roboty, ewentualnie dobrej jakości kupny. Temperatura 30 stopni w wędzarce i wędzimy go dymem owocowym lub orchowym. Pikowana cebulka, czyli zalewa octowa, woda z octem 1 do 1, odrobina cukru, goździki, gorczyca, to co lubi. Bardziej element dekoracyjny, dodający naszemu tatarowi charakter. Bewcz tatarski z wołowiny rasy Hereford, z wołowiny produkowanej w Polsce, gotowe.